Ezaw to bohater naszego kolejnego odcinka z cyklu Historie Wybrane, w którym chcemy przyglądać się drugoplanowym postaciom biblijnym, bo takie oczywiście też są. I myślę, że Ezaw jest takim sztandarowym przykładem drugoplanowej postaci biblijnej, no bo Ezawa najczęściej kojarzymy z historii jego brata Jakuba. I najczęściej właśnie wtedy, kiedy czytane są teksty o Jakubie, kiedy są rozważania poświęcone Jakubowi, to gdzieś towarzyszy temu Ezaw. Ale spróbujmy spojrzeć od początku. Tak jak już wspomniałem, Ezaw jest bratem Jakuba, bratem bliźniakiem i już przed urodzeniem matka Ezawa i Jakuba, no, Rebeka dowiedziała się, że to właśnie młodszy syn będzie rządził starszym. Potem następuje poród, jako pierwszy rządzi się Ezaw, jako drugi Jakub, ale Jakub trzyma Ezawa za piętę, co ma też swoją symbolikę. No i to można powiedzieć tyle, jeśli chodzi o narodzenie Jakuba i Ezawa. Natomiast w tej historii mamy, drodzy, taką bardzo ważną, ciekawą rzecz zawartą. Otóż mamy w tym pierwszym fragmencie poświęconym narodzinom i dzieciństwu trochę podsumowania charakteru tego, kim był Ezaw i Jakub. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. No myślę, że to pokazuje, jakie mają charaktery. Natomiast to, co ważniejsze, jest troszeczkę dalej i o tym czasami zapominamy, mówiąc o historii Jakuba, zwłaszcza Jakuba. Otóż czytamy tak. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. To są bardzo, bardzo znamienne słowa, dlatego że one znajdą odzwierciedlenie w późniejszej historii Jakuba i Ezawa. Żeby troszeczkę dalej pójść, no to też mamy taki króciutki fragment z historii. Otóż, gdy Ezaw miał 40 lat, dowiadujemy się, że pojął za żonę Judytę, córkę Beriego Hetyty i Besamet, córkę Hetyty Elona. Natomiast ciekawy fragmencik. Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. Także jak widzimy, między całą rodziną dochodziło z pewnością do różnych dziwnych konfliktów. No, drodzy, to nie tylko tak, że to współcześnie różnie bywa w rodzinach. Już w historii biblijnej, w historii patriarchów dowiadujemy się, że nie zawsze układało się między, no właśnie, tutaj między żonami Ezawa a Rebeką i Izaakiem. Natomiast nie zawsze też układało się między w ogóle rodzeństwem. I chyba najbardziej znana historia, którą mamy przytoczoną, jeśli chodzi o historię Jakuba i Ezawa, to historia, w której czytamy o tym, że Jakub nabywa pierworództwo, albo inaczej, że Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo. No z tym troszeczkę mamy zamieszania, dlatego że kiedy czytamy tę historię, to okazuje się, że nie tyle Ezaw sprzedaje pierworództwo, ale zostaje postawiony w dość głupiej sytuacji, trochę zaszantażowany, trochę naciśnięty, dlatego że kiedy przychodzi z polowania, kiedy jest zmęczony, przychodzi do domu, widzi, że Jakub przyrządził jakąś dobrą potrawę z czerwonej soczewicy, no i chce jeść, jest głodny, natomiast Jakub mówi mu wprost, nie dostaniesz, dopóki nie zrzekniesz swojego pierworództwa. Ezaw jest trochę zdziwiony, ale Jakub stawia twardo, jeśli nie przysięgniesz, że zrzekniesz się pierworództwa, nie dostaniesz potrawy. Ezaw mówi, dobra, przysięgam, natomiast drodzy, w tej historii myślę, że padają kolejne słowa, które mówią wiele nam o charakterze Ezawa. Kiedy Jakub mówi, no nie dam ci, jeśli nie zrzekniesz się pierworództwa, Ezaw mówi taką bardzo ważną rzecz. Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc moje pierworództwo? Można więc powiedzieć, że Ezaw był człowiekiem, który z pewnością nie przywiązywał wagi do tego, co posiada. Zresztą to wyjdzie jeszcze w innej historii, natomiast myślę, że to przywiązanie do stepu, przywiązanie do polowań, życie z bliskości z naturą, no, sprawiało, że gdzieś, myślę, że nie był tym, który myślał tylko i wyłącznie o tym, by gromadzić, posiadać i zarządzać,
lubił wolność, cieszył się wolnością i z tej wolności chciał korzystać. I myślę, że ona w dużym stopniu charakteryzuje to, kim był Ezaw. I kolejna historia znana, jeśli chodzi o Jakuba i Ezawa, to historia, w której, no właśnie, w której Ezaw i jego ojciec Izaak zostają oszukani. Tak jak wspomniałem wcześniej, czytaliśmy, że Rebeka bardziej kochała Jakuba. No i kiedy Izaak się już zestarzał, kiedy czuje, że jego dni są policzone, chce pobłogosławić swojego najstarszego syna Ezawa i przekazać mu w ten sposób swoje dziedzictwo. Prosi go jednak, by przyrządził dla niego potrawę z upolowanego zwierzęcia. Ezaw więc wyrusza, natomiast w tym czasie matka Rebeka postanawia wykorzystać sytuację. Woła Jakuba, przebiera go w skórki zwierzęce. Ezaw był bowiem dobrze owłosiony. No i to właśnie Jakub idzie do swojego ojca. Ojca, który nie widzi, przedstawia się jako Ezaw. W ten sposób wyłudza błogosławieństwo. I drodzy, tak zastanawiam się czasami, czytając tę historię, no jak potem wyglądało życie w tej rodzinie. Kiedy żona oszukuje swojego syna, kiedy żona oszukuje swojego męża, kiedy młodszy brat oszukuje swojego ojca, oszukuje swojego brata, to wszystko jest w tej historii. Nie dziwmy się więc, że kiedy Ezaw przybywa do domu, kiedy dowiaduje się, że no właśnie, jest już po ptokach, drodzy, błogosławieństwo jest już udzielone, nie będzie tym, który będzie zarządzał wszystkim, nie będzie tym, który jako pierwszy uzyskuje błogosławieństwo swojego ojca. Jak czytamy, no Ezaw, mówiąc delikatnie, zdenerwował się i postanowił zabić swojego brata Jakuba. Kiedy matka dowiaduje się o tym, wyprawia swojego syna Jakuba do swojego brata Labana. No i potem właśnie mamy tą historię Jakuba, który pracuje u Labana za kolejne żony. Mijają kolejne lata. Można powiedzieć, wiele się w rodzinie i Jakuba, i w rodzinie Ezawa zmienia. Ale przychodzi moment, kiedy to Jakub postanawia wrócić do swojego domu albo do swojego miejsca, z którego wyruszył. No ale boi się. Boi się, można powiedzieć, wspomnienia brata wracają. Myślę, że wracają wspomnienia tego wszystkiego, co mu uczynił. Pojawia się lęk, strach, pojawia się niepewność o swoją przyszłość. Jakub więc no, kombinuje, w jaki sposób przywitać Ezawa. Natomiast bardzo, bardzo piękna historia kolejna związana znowu z Ezawem, drodzy. Otóż kiedy Jakub w końcu postanawia przejść przez potok, kiedy postanawia spotkać się ze swoim bratem, czytamy takie słowa, też mówiące wiele o charakterze Ezawa. Ezaw wybiegł naprzeciwko niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. Okazało się, że w ciągu wszystkich tych lat Ezaw gdzieś nie tyle zapomniał, ale odpuścił. I teraz po prostu najzwyczajniej w świecie cieszy się z powrotu swojego brata. Cieszy się, że znów może odzyskać rodzinę. I kiedy potem widzi to wszystko, co Ezaw, przepraszam, co Jakub urządza, to, że przysyła najpierw kogoś, potem znowu kogoś, Ezaw mówi, słuchaj, nie musisz mi nic dawać. Ja mam wszystko swoje. To, co jest twoje, niech zostaje twoje. Myślę, że najważniejsze jest to, byśmy znowu mogli żyć razem, byśmy mogli cieszyć się z tego, że jesteśmy jedną rodziną. No ale, drodzy, charakter Ezawa jest takim charakterem, jakim jest. Nie potrafi żyć w miejscu, nie potrafi tylko i wyłącznie myśleć o zarządzaniu. Kiedy umiera ich ojciec Izaak, czytamy o tym w 35 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to pogrzeb urządzają mu właśnie jego synowie, Jakub i Ezaw. To też taka piękna, symboliczna scena pokazująca, że jego synowie no, są znów razem, że potrafią oddać cześć swojemu ojcu. No i potem mamy kolejny fragment poświęcony Ezawowi. Ezaw odchodzi z tego miejsca, zabiera wszystkich swoich bliskich, udaje się w zupełnie inną krainę. Jeśli dzisiaj będziemy gdzieś na pograniczu izraelsko-jordańskim, to kraina Edom,
bo tak ta kraina się biblijnie nazywa, to właśnie kraina nosząca swoją nazwę od Ezawa, bo właśnie od niego bierze nazwę później ta kraina. I Ezaw jest protoplastą Edomitów, których spotkamy jeszcze później na kartach Biblii, ale to już jest zupełnie inna historia. A tak kończy się historia drugoplanowej postaci brata Jakuba, Ezawa.